Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Mortal Shell. I cóż, bez zbędnego wstępu udało mi się ulepszyć moją wspaniałą Aksatanę. I dziś już wyruszamy na podbój tej lokacji. Miejmy nadzieję kompletny. Proszę powiedzieć, że jakoś tak jestem strasznie rozproszony. Nie ukrywam, jest naprawdę ciężki dzień dla mnie. Więc podejrzewam, że tak, będziemy ginąć bardzo często. Pierwsza rzecz, a druga... Zastanawiam się trochę, jak to wygląda całkowicie z tym wszystkim tutaj. I szczerze powiedziawszy, jaka jest prawda z tym wszystkim, jak, czy muszę mieć tego DLSS-a, czy nie, więc... Wy nie doświadczycie, ale mam włączone wskaźniki FPS-ów, dlatego też... Nie dziwcie się, że będę właśnie podczas odcinka tutaj głęboko czasami zaglądał i... ponownie ustawił jakieś DLSS-y czy coś. Ale po prostu... tak, nie ukrywam, chcę zobaczyć, która wersja jest optymalna, bo... najprościej w świecie, nie wiem czemu gra nie chce trzymać 60 FPS-ów na standardowych ustawieniach. No oczywiście rozumiem, że 4K to jest prawie, no ale... ja normalnie korzystają ze Cyberpunka w 4K bez wielkich kompromisów, jest dobrze. A ja nawet takiej zwykłej gierki indie nie mogę. No i jak widzicie, jak ja mogę od razu powiedzieć, na wersji jakość nie ma 60 FPS-ów, więc nawet już nie będę czekał, zobaczymy od razu wydajność, która, no, szczerze powiedziawszy, aż tak nie pogarsza jakości, mi się wydaje. Chociaż coś tu jest i tak, nie tak, moim zdaniem. Jakby krawędzie nagle był poszczępiony, albo rozdzielczość była mniejsza. Coś jest nie tak. Tak ważne, naprawdę nie żartuję. Żadnych takich efektów nie obserwowałem. No, dobra, i teraz powiem szczerze, nawet się nie skupiam tych FPS-ach, czy coś, widzę, że jest 60, czasem 59, ale to jest standardowo, 59-60 ciągle będzie skakać. Ale dziwi mi się, że naprawdę wchodzenie krawędzi jakby się wyłączyło. Ale mniejsza z tym. Włączyło to, muszę to szybko zobaczyć. Nowo mi gdzieś tu dobyć. No, jest ultra. Nie wiem, czemu jest taki problem. Okej. Okay. Nadal 60, do 59 spada. Trzeba się liczyć z tym, że jak mam włączony wskaźnik, nawet o tym widzimy, to trochę to będzie obciążało sprzęt, więc na chwilę postaram się go wyłączyć, żeby nie przeszkadzać, tylko chcę mieć pewność, że jest ciągle 59 albo 60. I tak. Nie wiem, czy też wspominałem, ale pomiędzy tym przed odcinkiem udało mi się już ulepszyć ten zgodnie z tym, co mówiłem, Aksatanę. I jak się okazuje, to nie jest plus 5, a dopiero plus 4, ale dużo różnicy to nie robi. Ważne, że jest po prostu ulepszona, tylko więcej powinna w teorii być. Tutaj sprawdziłem, nadal są stabilne, więc wyłączę wskaźnik, niech nam nie obciąża i nie zaśmieca ekranu, czy w sumie u mnie tylko zaśmieca. Bo jak już mówiłem, wy nie mieliście go widocznego. Zresztą sami widzieliście, że go nie widzieliście. Więc no. I teraz naprawdę możemy się już skupić na przechodzeniu tego wszystkiego. A więc liczę się nadzieję, że nie zginę w kolejny głupi sposób. No cóż, no. Nie mogę zagwarantować, wiecie, że tak będzie, czy nie będzie. Jak też wspominałem wcześniej, bo przynajmniej wydaje mi się, cały dzień dzisiaj tam jest ciężki, więc... po prostu w momencie, w którym to nagrywam, co... nagrywam bardziej tak, jakby to nawet nie nazwać, z obowiązku, niż z samej sobie chęci. O tak, zagrać się z chęcią, lubię Mortal Shell. Tylko... nie dzisiaj. Ale że zbliża się po prostu termin, w którym będę miał bardzo dużo kolokwów, to... odcinki najbliższy czas muszę robić w zapasie, więc nie ma, że mam gorszy dzień, po prostu jestem sproszony czy coś. Zmęczony po wykładach, laborkach, czy po czymkolwiek. No nie ma, przebacz, po prostu... siadam i... muszę chociaż
góra 3 odcinki dziennie sobie zarzucić. Próbować narobić zapasa może. Kto wie, może nawet sobie. Fajnie by w sobie było, wiecie, święta. Naprawdę dużo obowiązków różnych i też człowiek chciałby odpocząć i od komputera, i od wszystkiego. Sna. Fajnie by było mieć zapasa. Oczywiście, wiecie, tak to bym gadam z takim wyprzedzeniem, że ciężko o tym pomyśleć. Pierwsza sprawa i druga. Tego, że w sumie gadam z tym. Wiem jak. Nawet nie wiem, czy cokolwiek z tych moich planów wyjdzie. I teraz uwaga, uwaga. Sprawdzić właśnie, czy jeśli użyjemy nektaru w momencie, w którym mamy jeszcze jedną reinkarnację, czy to zmarnuje reinkarnację, czy nie. Na całe szczęście, zgodnie z tym, co wydawało się najlogiczniejsze, nie marnuje to. Reinkarnacja jest dobra. Tym razem jednak nie będę korzystał kolejny raz z nektaru. Dlatego by jednak trochę szkoda. Tak, i idziemy. Okej. I tak, teraz to jest ta sala. Tutaj są koszuliczki, jeśli mylę. Nie lubię ich. Szczerze powiedziawszy, to bardzo nawet nie lubię. Strasznie dużo biją. I nie, nadal. Mam grzybki, to będą grzybki. Trzeba żywić się nektarem. Wiecie, głównie to jest też kwestia czasu. Nawet nie tyle co tego, co chcę, co nie chcę. Tak właśnie mówię, teraz czasu. Trzeba szybciej zjeść i iść dalej niż użyć nektaru, żeby się przewrócić. Po przewróceniu się po prostu czekać na animację wstawania. Kiedy animacja wstawania się skończy, to powróci do ciała i no, takie. Tutaj jeden grzybek nie wystarczy, więc tym razem zaryzykuję z nektarem. Oczywiście takie wystrzała musiała trafić. Ale cóż, trudno się mówi. I tak się nie będę tym przejmował. Prawie nazywała, że zlazłem, że znowu zaraz spadnę. I dobra. Na dzień dobry zaczynamy od czegoś takiego pięknego. Żeby go osłabić. Więc nie rozumiem tego, ale wydaje mi się, że to ulepszenie broni zadziałało odwrotnie niż powinno, czyli teraz jesteśmy słabsi niż byliśmy. Chyba z jakiegoś powodu, powiedzmy, niektóre rzeczy, które tam zrobią, czy to ulepszenie w ogóle cofało mi ulepszenia, czy coś, czy jest jakiegoś buga. Na przykład jest coś źle zakodowane i właśnie ulepszenie jak Saturn tak naprawdę zmniejsza jej wrażenie. Wiecie, nie powiem, że tak jest, nie powiem, że tak nie jest, w sumie nie wiem. I póki co skupmy się właśnie na rozgrywce. Mam tutaj ją. I swoją drogą teraz te panienki tutaj są się dużo agresywniejsze niż były wcześniej, więc ciekawa sprawa. O, proszę. Ja dobiła swoją tą przeciwkę. Walne. Teraz większe ryzyko, ale no. Tak mi się zachciało po prostu pomachać trochę toporkiem. I teraz musimy bezbłędnie go pokonać. Jakikolwiek błąd może kosztować nas życie. Nie mam chyba już grzybków, a nawet jeśli mam, to zanim bym go użył, to miałby dużo i to był błąd, że w sumie żrem grzyba, ale jak już żrem grzyba. Tak, prawdziwym prawidłowym opcją byłoby tutaj użycie właśnie nektaru. I teraz zobaczymy, czy w ogóle przy użyciu toporka go pokonamy. Jak zazwyczaj byłem zwolennikiem mocno katany, tak teraz topor wydaje się być naprawdę dużo sensowniejszy, oczywiście. Oczywiście musiałem zginąć, bo jakby inaczej. No i niestety to jest smutno, prawda? Zawsze tak jest. Dobra, spokojnie. Nie jest źle, tylko za bardzo się śpieszę. Bardzo się śpieszę. No, i tak, ogólnie mówiąc jeszcze, tak sobie myślałem, testowałem, dalej mówiąc tej wydajności z grami, zauważyłem, że strasznie mało, a w ogóle
cokolwiek strasznie mało obciążeń procesa. Bo już wszystko siada mi na grafikę maksymalnie, na procesie prawie nic, więc... Nie wiem, czy to też jest normalne. W momencie, kiedy procesor graficzny mam zużyty, powiedzmy, w 90% procesor, w sensie... Wiecie, GPU, tam właśnie 90 parę maksymalnie przy niektórych obciążeniach, chociaż tak szczerze, najczęściej chodzi około 60, w tym czasie procek jest na 12. Znacznie zaskakujące, bo w sumie to jest takie mocno dziwne. W szczególności, że tak, na konfigurację, którą posiadam, jest w moim odczuciu dosyć zrównoważona. Procesor nie wydaje mi się, żeby był mocniejszy od karty graficznej, w szczególności, że to no, nie jest nawet jakiś super dobry. W sensie, no, na pewno jest porządny, ale daleko mi do tych, powiedzmy, topów. A konkretnie, jeśli interesuje was model, to pełna specyfikacja sprzętu powinna być dostępna na moim, no, profilu na Twarzy Książce, czy na Facebooku, jak zwrócę zwał. Tak woli przypomnienia. Co prawda, nie wiem, czy jest aktualna na pewno, bo od jakiegoś czasu, powiedzmy, tam... Powiedzmy, że mniej aktywnie podchodzę do tego wszystkiego i... Znaczy, tutaj tyle krwi się lało? Nie kojarzę. W ogóle tak jakby ta gra strasznie się zmieniła i... O, coś jest nie tak? Nie, dobra. Myślę, że był spadek FPS-ów, ale... To takie... Wydawało się, w sumie wydawało. Jego nadal 60. A, co by tu jeszcze dodać? Mówię wam szczerze, naprawdę, to jest takie trochę smutne. Mam ten monitor, który kupiłem właśnie z myślą o tym, że mam ten mocniejszy sprzęt. Już czas temu, ten 4K cały. Szczęsny. Mam ten sprzęt w moim odczuciu dosyć solidny. Jeśli nie mylę, RAMu mam... Tutaj ile mam gigabajtów, to jestem pewien, bo jest 32 giga. Na prędkości zegarowej... 3000 co najmniej. Wydaje mi się, że nawet 3200 mam. Żeby nie było w BIOSie uruchomiona pełna prędkość, żeby ktoś nie mówił, że nie mam. CL-ka chyba 14 albo 15, więc też nie najgorzej w moim odczuciu. To oczywiście też do ideału tam daleko. Więc wracając. Procesor w moim odczuciu naprawdę mocny. Mówię, nie jest to topka, ale mocny nadal, więc nie ma co go krytykować czy uważać, że jest wadziewny. Ale naprawdę jestem zadowolony z tego sprzętu. Dużo w niego władowałem pieniędzy, które akurat udało mi się zaoszczędzić przez te wszystkie lata. Pieniądze na niego, czy w sumie na te części, które mam obecnie wmontowane, oszczędzałem ile lat? Można powiedzieć, że w sumie może ze 3 łącznie? Tak. Przy czym jedne rzeczy były bardziej spontanicznie, inne mniej spontanicznie kupowane. Ale największe, że tak nazwę, update'y były w momencie, w którym rozpocząłem właśnie... Wcześniej to tak było w sumie odkładanie pieniędzy, takie bardziej na wszelki wielki czy coś, na studia i tak dalej. A teraz, jak właśnie się zaczęły, czyli w tamtym roku, tak podkreślam, jak ktoś nie pamiętają, to po prostu to takie oszczędzanie na wszelki wielki przemieniło się w konieczność kupienia sprzętu, czy w sumie aktualizacji sprzętu, żeby poradził sobie z tymi, jak to się nazywa, z oczekiwaniami prowadzących, bo wiecie, ten typ był zdalny, wymagany był dosyć dobry sprzęt. Mimo tego, że uczelnia powinna zapewniać wszystko, co u nas tych wirtualnych maszyn, a niczego tego typu nie było i chyba nawet nadal nie ma, więc nie mieliśmy zdalnie dostępu do uniwersytetu, ani nic tego typu. Tak. Co dalej mogę powiedzieć jeszcze? No, sprzętu też nie mieli nam jak dać, bo nie mieli sami za bardzo takiego na zbyciu. No i tak, co niektórzy wykładowcy musieli po prostu uczelniany sprzęt dostać, bo... No, u siebie po prostu nie mieli. Tak, tego oprogramowania, tego sprzętu, który jest potrzebny, żeby sobie poradzić z prowadzeniem zajęć.
Tu były takie sytuacje, tu inne i... Ostatecznie... Wiem, co po prostu do aktualizacji sprzętu. A, za dużo opowiadam o tym swoim życiu. I innych tego typu rzeczach. I za mało się skupiam na rozgrywce. Chociaż to może być też kwestia, jak mówiłem, zmęczenia. No, ale kontynuując. Opowiedź w sumie tak teraz... Zacząłem wątek i chciałem go skończyć. O, aktualizacja, powiem szczerze, sprzętu była szybka, przyjemna. Wszystko ogarnięte. Pod okiem robione, powiedzmy, profesjonalistów. Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, porady części i tak dalej. Wszystko zamawiane publicznie, nowe w XCOMie. I teraz tak, kolejna kwestia. Jak już potem miałem to wszystko kupione. Grafiki nie aktualizowałem, nadal miałem 2060 wcześniejszą. Nie wiem, czy wspominałem tu kiedyś, ale udało mi się na naprawdę dobry i przecenie dorwać. Bo oryginalnie, to, znaczy ten ogólnie to była 2060 za dosłownie 1000. Równy, równiutki, z przesyłką, żeby nie było, bez przesyłki byłoby mniej. No i właśnie jak to już dorwałem, tak dalej, to ostatecznie... Na monitora oczywiście czytelka. Ale wracając. Po prostu... Stwierdziłem, że jak już mam taki mocny sprzęt, bo kupiłem wtedy to naprawdę... Mocny sprzęt, łącznie z SSD-kami, po prostu wielkimi, takimi typu... Jak to się nazywa? Nawet nie na SATA, tylko już na... To nie pamiętam, jak się nazywa to złącze... małe... Na ktoś montuje te dyski. Bo to było PCIe, czy PC... PCIe, tak zwane. Po polskiemu, jak ja to czasami mówię. Stał MVMI, czegoś tak. Na pewno pamiętam teraz tego. Po prostu nie mam głowy do myślenia o takich rzeczach. Więc tak, tego typu dyski. Dosyć szybkie. A obecnie mam, kiedy kupowałem, to to były jedne z lepszych. Oczywiście, musiało mi skamienienie się przełamać po to, żebym spadł dalej i jeszcze dostał burzenie. Ale wracając. No tak, więc... Był to dosyć dobry sprzęt. Ta główna też, powiedzmy, to nie jest ta z tych takich, gdzie wyrzucam 300 i mam ją, tylko... Chyba jako, że była przecena jakaś niewielka, to tam 900 coś za nie zapłaciłem. Oryginalnie było ponad 1000. Ale mniejsza, tutaj nie chodzi o pieniądze. Tylko o specyfikację. Więc no, wzięte wszystko super. Później dosłownie parę miesięcy tam minęło. Chyba nawet nie jestem pewien, czy zarzucałem, powiedzmy, zdjęcia właśnie na Facebooka, czy nie, jak po prostu odbierałem grafikę. Po prostu parę miesięcy później, jak widziałem, jak ceny szybują, to stwierdziłem, że kurczę, no nie ma co czekać. W ogóle nie chciałem jeszcze wymieniać, bo 2060 mi się dobrze sprawdzało w większości sytuacji, ale jak zobaczyłem, jak te ceny szybują, to stwierdziłem, że jeśli teraz jeszcze ceny są w miarę normalne, to lepiej to wezmę. A nie będę po prostu myślał o wymianie kiedyś, kiedy ceny nie wiadomo jakie będą. Nie wiadomo, czy jeszcze w ogóle będzie dostępny, no i... No szczerze, miałem o tyle farta, że... Udało mi się jedną z ostatnich sztuk dorwać. No nie, chyba, jeśli się nie mylę... w Legnicy. Tak. Nie pamiętam, czy Legnica, czy coś. Pamiętam, że to było pod Wrocławiem. Dosyć daleko musiałem jechać, ale no, warto było. I tak, cena była naprawdę przystępna, jak na 3080, czy 3080, jak zwał, tak zwał. A mniej się dostało nazewnictwo. I tak, zamontowałem, cieszyłem się, wszystko super. Włączyłem nawet benchmarki, różne tytuły do testowania i tak dalej. Wszystko wykazywało, że jest świetnie. Tam, powiedzmy, na procesorze pokazywało mi, że mogłoby być o parę procent lepiej, jeśli bym włączył overclocking, ale nie chciałbym się w to bawić. Więc rozumiecie, no zostawiam jak jest. Wszędzie było w normie, bardzo dobry wynik. Co ciekawe, jedynie gdzie miałem poniżej normy, to było na... na moim dysku HDD, który tak naprawdę... Po pierwsze, wykluczyłem z benchmarka, bo on mnie nie interesuje, no nie przechowuje tylko pliki, typu jakieś tam... No nie wiem, chociażby zwykłe zdjęcia czy miniatury.
No, ale tam trzymam dosłownie takie pliki, więc mnie to nie interesuje jego prędkość. Wszystko pozostałe było w normie, bardzo dobrze, super. Bezproblemowo. Teraz przychodzi taki okres nagle. I właśnie chcę sobie pograć, powiedzmy, Baldur's Gate 3, tutaj to i okazuje się, że mam problemy z FPS-ami. I to takie poważne, kiedy, nie mówię tutaj spadka 58 i to jest płacz, zbytanie zębów, tylko tutaj mówimy o spadkach poniżej 40 nawet. Poważna sprawa. No i teraz najlepsza rzecz, najlepsze jest to w sumie w tym wszystkim, że co? Mógłbym próbować jak chcę, myśleć jak chcę, robić wszystko. Benchmark nadal pokazuje wszystko w normie, gry działają źle. Teraz naprawdę nie wiem po której stronie stoi po prostu taki problem. Nie jestem w stanie po prostu nic zrobić, rozumiecie? Chciałbym, ale nie mogę. No i tak dalej pójdzie, to będę musiał chyba zrezygnować na jakiś czas z nagrywania. Nawet jeśli zapasa mi się nie uda i skończę na tym, żeby to jakoś poprawiać. Może, jedno co mi tak przyszło do głowy, że teraz może być to kwestia pasty termicznej na procesorze, chociaż wątpię, żeby po niecałym roku pasta była do wymiany. Wydaje się, że to początkowo nie było żadnych problemów z tym wszystkim. Ale no, może, jeśli są problemy i coś z winy pasty, to nie wiem, co sprawdzić, też procesor mi się nie przegrzewa, mi się o to chodzi, więc to byłoby ciekawe. Nawet teraz mogę zarzucić w sumie tego Core Tempa, bo mam przygotowanego Core Tempa. I mogę powiedzieć konkretnie, jakie mamy użycie procesora na ten moment. No, oczywiście straciłem życie. I ten. I jaka temperatura? Więc dajcie chwilkę. Nie zajmie. Uwaga, uwaga. W tym momencie mój procesor ma temperaturę zaledwie 60 stopni. Więc no to nie jest zła temperatura jak na procesor tego typu, który mam. Maksymalna, jaką osiągnął podczas całego uruchomienia tutaj, było 70. Więc no. No to nie jest zły wynik. Co na to, jak potrafił się grzać mój poprzedni pęd, to tam to już 70 to było nisko. Tutaj 70 to jest wysoko, jak na standard tego sprzętu. Ja mam tylko jeden okres tam, jak wiecie, wspominałem, chyba nawet dla tych, którzy śledzą mojego Facebooka, tam chyba miałem raz wrzucony grafikę, gdzie temperatury, które w stanie bezczynności były po 90 parę stopni. Było ciekawe przeżycie, nie ukrywam. Tak czas udało mi się to wszystko naprawdę ustabilizować, przestawiając komputer i tak dalej. Wszystko jest okej. Okay. I okej, okay, może tam właśnie w tym momencie, jak tam były takie problemy z temperaturami, to się stał z pastą, bo powiem szczerze, od tego czasu no nie zmieniłem. Pewnie będę musiał to zrobić potencjalnie. 4 milionów lat zmęczenia się z zakładaniem wentylatorów na radiator i ten typu rzeczy. Najgłębszymi palcami. Ale cóż, no, może to sprawdzę nawet. Jednak pomijając takie moje teraz gadania o tym paście czy coś, no. Nawet. Wow, to było dziwne. Popomienię się pod twarzą dopiero modelu. Tam. To była hamowa. To już była hamowa. Naprawdę, nie powinno tak być. O nie, proszę nie. To już jest bardzo fajne. Ale dobra, mniejsza z tym. Skoro jest taka sytuacja, po prostu muszę jakoś sobie z tym poradzić, coś z tym zrobić. No, i wracając jeszcze do opowieści. Próbowałem nawet jeśli chodzi o niektóre gry, to te DLSS i tak dalej. Nie pomagają jakoś szczególnie. Boże. Może wyjątkowe sprawy będą działały dobrze. DLSS-y w niektórych. Też nie jestem aż taki przekonany. A póki co, no, mam już dosyć, więc
Zobaczymy, jak sobie poradzę. Dawną najlepszą broń, jaką miałem. No nie poradzę. Z tego, co widzę, z ostrza męczennika. Tak, wiem, że to jest bardziej broń nastawiona na ciela i inne takie osoby. W zasadzie dużo energii. Często używać. I z kamieniem nie wylazło. Straciłem wszystko przez moje ryzykowanie. Super. Ale tak, rozproszyłem się mocno, już jestem mocno poirytowany. Ale wracając, no, nie by właśnie liczyłem, że w niektórych momentach to będzie działało lepiej, gorzej czy coś. Ale pomysłem, że właśnie pomysł zauważam tylko w grach. Nieważne, czy to na DX-ie 12, 11, czy innych graficznych, czy tak zwyczajnie w tym sterownikach. Nie dotyczy to wszystkiego, są gry nadal, które mogę grać super, tyle. Nawet będę musiał chyba to sprawdzić, jak z wydajnością, jeśli chodzi o jedną z bardziej wymagających gier, które mam na ten moment. Jak się nazywało to gra, no? Kingdom Come Deliverance, czy jakiś tak? Chyba. Tak, chyba tak się nazywa ta gra. No i przynajmniej tak mam nadzieję. Jeśli mylę tytuł, to będzie top. Ewentualnie jeszcze mogę sprawdzić na Cyberpunku. Tam go nie posiadam, ale... mam, powiedzmy, dostęp, bo... no, jedna osoba mi pożycza gry na Steamie. Obecnie to... po prostu bo chciałem... pograć, jak to się nazywało. Nie, to już jest przesada. Ja się poddaję. Ja się poddaję, naprawdę. Ja się poddaję. Ale tak, wracając, jeszcze co chciałem. A, 60 seconds, tak. Ostatnio po prostu jakoś naszą ochotę na tą gierkę. No, że miała. Użyczyła mi gry. Dosyć dobry znajomy. No to sam zrobię też Cyberpunka i inne ciekawe gierki, co. Mogę spróbować, chociaż. Tutaj mogę wam szczerze powiedzieć, Cyberpunka ani razu jeszcze nie uruchomiłem. Po prostu wiem, jak źle działa z opowieści różnych znajomych, nie tylko. Po prostu stwierdziłem, że skoro są takie problemy, po prostu tego nie będę robił, bo po co mam się męczyć z problemami? Pierwsza sprawa, a druga... ja nie wiem, po co walczyć tym mieczem. A druga to w sumie... chciałem. Druga to, że jakoś mnie tak szczególnie Cyberpunk nie interesował. Będę całkowicie szczerze. Owszem, tak fajnie, Cyberpunk, polska gra, coś tam. Tam nawet, żeby kiedyś może kupić, jakby na jakieś przecenie, w sumie z Fendrą teraz chyba. Ostatnio był na jakieś fajne przecenie. 10% chyba, czy 30 parę? Pamiętam nawet, tak słabo to śledzę, ale tak, no był na przecenie, tak czy inaczej. Nawet się prawie skusiłem, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie ma co. Naprawdę, nie ma co. Bo jakbym chciał pograć, to mogę zawsze skorzystać z tego, że mam udostępnionego. Raczej to i tak, nawet jakbym miał o tym gościu odebrać gry, co... Cyberpunk raczej nie jest czymś, co bym chciał przechodzić w pełni. I tak dalej, więc... no, szkoda by było pieniędzy. Te inne wydatki, jakie problemy w tej ostatniej wersji. Wchodzony procesor, czy grafika. Stało się co? Byłbym załamany. Nie wiem, czy byłoby stać na wymianę tego wszystkiego, więc... wolę po prostu oszczędzać. Wiecie co, w sumie tak źle się idzie, że oszczędzę wam już więcej tego marnowania czasu, bo i tak nic nie osiągniemy. Ja po prostu muszę chyba odpocząć jednak i wziąć do tej gry, jak już będę miał czystszy umysł, nie przejmując się niczym innym takim zbędnym, więc wiecie co, ja no po prostu naprawdę już na tym momencie się skończę i mam nadzieję, że wam się podobało to przemyślenia. Z rozgrywki w sumie tutaj nic ciekawego nie było. A takie przemyślenia może chociaż umiliły wam trochę czasu i cóż,
Ja się będę żegnał, to na tyle, więc do zobaczenia już za tydzień w kolejnym epizodzie, no i trzymajcie się, hej, hej!